Witam was bardzo serdecznie. Disciples 2 Bunt Elfów i kontynuacja kampanii ze wschyłku na misji pierwszej. No, widzę, że tu na dzień dobry można by było wojownika szkieletów skrzesić, ale skoro mam ponad 3000, to może coś tu jeszcze trzeba wybudować. O właśnie, krematorium i wieżę czarów. To mamy tu co robić. Dobra, tu mamy tego naszego bohatera. No i co rusz atakujące nas oddziały. Fajnie by było tutaj się przedostać, ale to nie będzie łatwe. Zwycięstwa mają. Czyli mają rozkaz straży i oni pewnie też. Czyli jeżeli bym zaatakował, musiałbym to zrobić tak, żeby sobie zaatakować jednego, mógłby zostać mi jeszcze jakiś ruch i wtedy bym się musiał wrócić, jakoś to na raty porobić, co nie musi być takie łatwe, tym bardziej, że jeszcze mam presję czasu, bo będą przybywać posiłki kolejne i od razu się na mnie rzucać, więc przyjęcie jakiejś większej ilości ataków będzie, no, niemożliwe dla mojego dowódcy. No dobra, skoro mam złoto, zobaczmy kto tutaj... No, na razie to widzę, że dopiero awansujemy w Lisza i jeszcze gdzieś w jakiejś troszkę odleglejszej perspektywie czempiona szkieletów. Okay, mamy tu coś na sprzedaż, to może to od razu opchniemy. Botowi to już raczej nie ma co próbować. Oczywiście można by było, ale tu cały czas by trzeba próbować. Okej, okay, mamy miasto drugiego poziomu. Ja sobie z budynkiem poczekam. Na razie to bym musiał... Właśnie. Pierwsze co to świątynia. Tutaj jeszcze miasto rozbudować, żeby móc się bronić. I się uleczyć, no bo... Będą na nas szli przeciwnicy. Czy raczej oni tutaj teraz chyba nie dojdą. Są na wodzie. Ale na tym miejscu chyba sobie przysiądę trochę. A złodzieja można się pozbyć. Nawet nie patrzyłem, ile ma doświadczenia. Akurat zdobył poziom. No to bardzo dobrze, panie Naszkiel. No jest tutaj czuć po tej misji, że nie jest łatwo, nie jest łatwo. A teraz tak, tutaj jest jakiś Luzgowicz w ogóle. Aha, idzie tutaj tego już w ogóle bardzo dużo. Nie zauważyłem tego, dowódcy. No ta. Są sami strzelcy praktycznie, to odcień to będzie miał tu przechlapane. Dobra, budynek. Najpierw dla arcyliszy. Choć później, no to doświadczenie będzie zupełnie inne. Teraz wymagają tyle samo, ale później czempion szkieletów tylko 1600. Lisz już więcej. Mam ile? 2000 chyba? 400? 325? Coś takiego? 425, no. Jest różnica. Dobra, co ja mogę tu zrobić? No 200 sztuk złota zostało. Złodziejem się mogłem ruszyć w tamtej turze. Teraz nawet jak wejdę do miasta, to i tak mi braknie jeszcze jednego punktu ruchu. Niby mam trochę many. Można by to wykorzystać na klątwę Nigraela chociaż. Wysłać tam nawet, nie wiem, jednego złodzieja. Trucia nie będę stosował, tylko od razu pojedynek. I przeżyć przeżył, niestety. No nie o to mi chodziło, żeby on przeżył. Dobra, gdybyś się tak ustawił,
Tak, to jak myślałem, zabraknie ruchu. Jeszcze można byłoby to nawet, powiedzmy, uratować. Uratować w takim sensie, że nie doszliby tu od razu. Tędy sobie mogą przejść, czyli zatoczą kółko. To nawet ciebie jednego bym mógł przyblokować, chociaż ty to nie jesteś najważniejszy w tym zestawieniu. Tutaj przyzwę szkielet. Wy sobie przejdziecie obok, ale ty już nie. No i dobra, tak by jeszcze mogło być. Ty mi tutaj zaraz przejmiesz rózgę. Przydałoby się tutaj zrobić dowódcę. Zły end sobie nie poradzi. Koszmar. W ogóle mógłby pozbierać te skarby, co tutaj są. I chyba sobie poradzisz, co? Czy tak nie bardzo? Dobra, wycofaj się. Nie mają już dowódcy, więc to już wystarczy. Jakby tam był zwykły centaur, to bym sobie poradził. No i może jakby tego chybienia nie było, to też by mogło być lepiej. Dobra, wraca się. Jest git. A, jednak sobie przeszedł obok. No i zdecydowanie za dużo obrażeń zadają. Za dużo. No są lisze. Bardzo fajnie, ale no odcień mi zdechnie. No nie, dobra, tamten sobie poszedł bokiem. No nie, odcień tego nie przeżyje. Mikstur żadnych nie masz w ręce. A jeszcze się nadziobią. No, a ty zaraz będziesz miał poziom. O ile wszystko pójdzie dobrze. Okej, no chociaż ty. O, odkrył mi szpiega już. Władca elficki. 300 sztuk złota zyskuje. No, jest to miłe. Czwarty poziom. Co by tobą wziąć? Może pancerz? Nie, on będzie bardziej defensywnie nastawiony, bo patrząc po tych atakach, co nie jest za wesoło. A tu mamy takie mikstury wzmacniające bardziej. Chociaż te uzdrawiające byś wziął. Na wskrzeszenie mnie nie będzie stać, bo tu 400 będą potrzebne. A przydałoby się mieć miksturę wskrzeszenia. Tu żadnego sklepu nie widzę. Teraz mnie kolejny pajac przyatakuje i tyle z tego będzie. Chociaż on wyszedł teraz na wodę, to jeszcze jedną turę się zakręci. No ciekawe, ile mi zajmie w ogóle przechodzenie tej misji. To będzie bardzo długa, myślę, przygoda. Naprawdę nasz kiel zewnątrz naciąga więcej elfich wojowników. Im dłużej jest wylekany, tym potężniejszą staje się armia Kerrigana. Musimy zabić tego elfiego władcę tak szybko, jak to możliwe. O, możesz mieć rację. No, teraz nawet nie wiem, co tutaj mają. Smoki już w ogóle przychodzą. A może to jest jakieś wyjście.
Nie ma możliwości czyszczenia mapy do cna, tylko trzeba po prostu lecieć z tematem jak najszybciej. Się nie oglądać. Bo to niekoniecznie mi służy. No i wyślij szpiega, co wy tu macie. No jest sam smoczek. Bandyci już tutaj w ogóle są. Grabieżcy. No. Robi się nieciekawie, szczerze mówiąc. Szapanki i ci myśliwi, no to są ci sami, co byli. No, szamanki mają naprawdę takie armie, że... No, odcień po prostu jest tak zagrożony, że... Niestety. Dobra, olać teraz tego gościa w ogóle. No to jest czerwony smokeł. Fajnie byłoby go porobić, tylko odcień musiałby trafiać. No to ja za duże życzenia mam. Tego nie zrobi. Może tutaj by się przejść? Jakieś miasto bym zyskał. Co tutaj u nich słychać? To jest z rządcem w ogóle jakaś driada. Ale cały orszak poszedł sobie tam, ale się pewnie wrócą za niedługo. Co by tu wykombinować, żeby oni w ogóle jakoś za daleko sobie nie zaszli. Zresztą to jest mana śmierci, można byłoby to przejąć wszystko. Lecimy na górę. Okej, ten troll do nas chyba nie podejdzie, jeżeli by nawet chciał. Ty pójdziesz sobie tutaj, bo tam jest chyba mana życia. Tak mi się wydaje. Powiem wam, że w zasadzie zaklęcie to obszarowe, psalm śmierci, to tutaj nawet przydatny by się mógł stać. Tylko, że jest to drogie. Czysta ruch, nieczysta, pieki nieczyste, śmierci. No dobra, pracowanie jest drogie. No rzucenie też na 400 wydać jednak. Tylko, żeby przez jedną turę mniejszy dystans przebyli, to, no to nie jest jakieś może opłacalne. Nie widzę tego zbytnio. Gdybym miał za dużo many, to wtedy może i tak. Ale nie w tej sytuacji. Dobra, tu mam jakąś wieżę. Może do niej sobie zajdę. Tylko najpierw bym wpuścił tutaj szkielet. O, przyjął na siebie błyskawice. Setril. Zwykłe ostrzeżenie dla tych, którzy niemądrze krążą wokół mojej wieży. Demon Sukuba. Słyszałem o ich zamiłowaniu do magicznych zaklęci ksiąg. Może uda nam się znaleźć coś w jej wieży, co będzie dla nas korzystne. Nie na jej wieży. No dobra. To badaj to. 500 w ogóle punktów życia. Odporność na umysł i na powietrze. Ciekawe dlaczego na powietrze. Może będziemy mogli mieć jakiegoś maga. Cholipka. Jakby to Hagrid powiedział, no nie będzie łatwo. Poprzemienia nas w chokliki i co my tu narobimy? 200 punktów życia w ogóle. Masakra jakaś w ogóle. Co ja tu zrobię? Fajnie, po 140 zadam. Jakby jeden liść nie został przemieniony, to jeszcze będzie git. Albo może koszmara nawet tam puścić. 140, no to koszmar i tak za mało zada, ale jednego berserkera bym się pozbył. No, przemienić się jej udało. To już nawet nie patrzę na te szanse trafienia, mimo że są niskie, to u bota to w ogóle jest inaczej.
z szansami. Dobra, poszło. Teraz będzie przemiana. A dobrą sprawę, ten odcienia bym wrzucił do przodu, to jeszcze by jakieś obrażenia zadał. A wszystkich. Dobra, dawać to na szybko. Jest czempion szkieletów. No, pojem ich na zwój. Tylko nie wiem, po co on mi. Czy to po prostu tylko tak symbolicznie, że jest tu sporo zwojów. No jest wielokrotna błyskawica, błyskawica zwykła. Księga czarnej magii, która pozwala na korzystanie z talizmanów. A jakby księgi działały na całą drużynę. Co tak w ogóle miało mieć miejsce. Wtedy tak, to wtedy miałoby sens. Tutaj wojownik szkieletów. Kurczę, wiesz co, to ja cię tutaj wskrzeszę. Weźmiemy sobie nowego dowódcę, stworzę. Niech to będzie nawet Lisza Królowa. Aż tego Templariusza to nie chcę ją brać. Może Rycerz Śmierci, niech to będzie. Ducha się da. Jeszcze jakiegoś wtajemniczonego, wyjdzie sobie ze stolicy. Pójdzie na elfickie tereny. Tutaj jeszcze jaką bym może wysłał rózgowiczkę. Po drodze sklep, to sobie sprzedam w sumie tą księgę. Tylko... No tu mi zaraz te patafiany wyjdą. Czy ja jestem w stanie jakoś szkieletorem to zablokować? No potrzebuję dwóch. To lipa. Mogę stanąć w tym miejscu, ale oni sobie obok przejdą. Nie spowolnię ich wcale. No nie, bo tutaj to będzie ok akurat. Jakbym stanął w tym miejscu, to oni sobie pójdą tu. Jak tak, no to tutaj przelecą obok. To nie ma sensu nawet zaczynać. No to co, ja się tutaj skieruję. Chociaż momencik. Ale oni tędy mogą się przemieścić chyba. Nie wiem, co tu jest w ogóle. Dobra, wyślę sobie tutaj ciebie. Czy jest tu jakieś przejście? Nie ma. To ja stanę tu. I oni wtedy... Pewnie i tak dalej będą szli, tak jak szli. Nie wiem, czy tam coś też jest. Może by tutaj jakoś spróbować kontrolować te ziemię. Miasto by się przydało zdobyć. To tutaj nawet mógłbym jakoś wypuszczać złodziei. Wtedy jakaś tam kontrola by była nad tym, co oni robią. No niestety, oni będą szli tutaj na mnie. Gdybym, wiadomo, tam tych strażników pokonał, to już byłby spokój. Okej, teraz ty mnie atakujesz, panie trollu. Weźmiemy sobie obronę w pierwszej turze. Co bym jej zadał? Paraliż wszedł na szczęście. Po 90 punktów doświadczenia. Fajnie, jeszcze kula goblina. Najpotężniejszy przedmiot w grze. Zgładzić ich. Oni tu zaraz do mnie przyjdą, niestety. Ale zaraz sobie przyblokujmy ich trochę. Może jest jakaś szansa. Staktuję z przejścia tutaj, co będzie. Muszę to odsłonić. Tu też jest przejście. Okej, ale w sumie tylko muszę ciągle tutaj zużywać manę, to nie jest dla mnie zbyt korzystne. Ja tej many zarabiam 175, więc jakby jeszcze to złoże przejąć, to bym na plusie był 25 w każdej turze. Nie jest to niby nie jest to złe. Wtedy mógłbym sobie, o jeszcze tu jest mana śmierci, trzeba będzie to przejąć wszystko. Teraz oni się zakręcą w tamtą stronę, tak ze dwie tury na przykład. Zablokować musiałbym tutaj obydwa przejścia. I wtedy by się kręcili tu. I tak bym sobie nawet jednym szkieletem dawał radę tutaj zablokować. Oni się później by wracali. W tę stronę znowu bym tu blokował.
i później w kółko. Aż w końcu by tego tyle naszło, tyle się zrespiło, że mogłaby mapa skraszować. Bo jeżeli by przekroczyć 200 jednostek na mapie, no to wtedy się gra skraszuje. Nie można przekroczyć tej liczby. No idą tędy. Kurde, nie da rady tego zrobić. Bo gdyby byli gdzieś tutaj bliżej, nie są w połowie drogi. No smoka w sumie mogę przepuścić. Tak w zasadzie, bo... Tylko, że tutaj nie ustaje, bo będzie musiał zaatakować. To musiałbym tutaj im zablokować wejście. Ale to nie jednym szkieletem, tylko dwoma. Bo jeden nie wyda. Chociaż tutaj jest przejście i tutaj jest przejście, więc może ten jeden by dał radę. I tutaj drugi. No kombinacje takie trochę z mojej strony. Smoka przepuszczę, to jeszcze tam z kimś sobie dam radę. Jeden taki przeciwnik to jeszcze nie jest tak straszny. Dobra, teraz tak na szkielu. Weź tutaj. Puść rycerza śmierci. Niech on sobie idzie w tamte rejony. O się tam widzę, dużo dzieje. Złodzieje jakieś chodzą. O, ten elf zaraz tu do mnie będzie szedł. No i z tym miastem jakoś sobie tu poradzimy chyba, nie? Czy nie bardzo? Chociaż czekajcie, bo on tutaj mówił coś o wężu, tak? To może pokonamy najpierw tego węża, zobaczymy, co się stanie. Może da nam jakieś zaklęcia, albo się do nas przyłączy, czy coś takiego, zobaczymy. Sprzymierzeniec by się przydał, szczerze mówiąc. Są takie armie. A teraz tutaj idziecie. No. No jestem w stanie jakoś tam ich blokować, ale to tylko do czasu, no bo teraz co? Teraz sobie wyjdą już normalnie. Bez problemu. Tak, mogą tędy pójść już. No i dupa blada. Naraz się na mnie rzucą i tyle z tego będzie. Wszyscy naraz. Dobra, idziemy w tego węża. On jest osłabiony. No to dobrze wiedzieć. Ochrona przed umysłem jeszcze w ogóle. Jakie cuda w ogóle dają. Eliksir szybkości, eliksir życia, ochrona przed mocą powietrza, takie rzeczy miał. Czy on po prostu z kimś wygrał? Nie, chyba miał we ekwipunku. O! Midlark. Ocaliłeś moje miasto przed wężem rzecznym, ale ten wąż rzeczny nie mógłby wejść do twojego miasta. Co ty w ogóle chrzanisz, czarodzieju? Ale dobra. Przyłączysz się chyba do mnie, co? Teraz Aizegli, moje usługi należą do ciebie, panie. A, sztandar się tu nie zgadza. Okej, masz miksturkę nawet. Jest kapłan Imperium w ogóle, tak. Obrońca wiary, z większym pancerzem. To dobre jest. Przejmuj to miasto. Fajnie, ten teren się tak rozrósł. Oczywiście to nie można było tak zrobić, że od razu miasto zostanie przejęte z eventu. O kurde, teraz to mi zagwozdkę normalnie dałasz. Chętnie bym wziął tego obrońcę wiary, ale to może na szóstym poziomie. Ty możesz używać artefaktów, możesz używać kul, zwojów. To bierz te zwoje, będziesz ich używał. Kafan Imperium też by nie był głupią opcją na tylu atakujących mnie przeciwników. Nawet zrezygnować z jednego lisza, ale wziąć sobie kapłana. On będzie mógł normalnie ekspić. Bez problemu.
Dobra, ty masz jeszcze dwa punkty dowodzenia w ogóle. To sobie weźmiesz tam, nie wiem, jakiegoś duszka i wojownika i tak sobie będziesz walczył. Ty raczej nie jesteś zagrożony atakami wroga. No i w ogóle to jest rózga zatknięta, ale złoto jest moje. Wszystko się z eventu przejęło. Dobra, dla mnie ważniejsza będzie ta mana śmierci w sumie, to sobie ją przejmiemy. Okej, no to mamy sprzymierzeńca. Jeszcze jakby miał jakieś potężniejsze te jednostki w swojej armii, żeby można było mu na przykład tutaj dokupić. Sprawdzimy sobie może, co tu jest. Żeby trochę skitrać złota i wtedy coś zainwestować. Łucznik. No łucznik byłby spoko, tylko no musiałbym tutaj dość dużo doświadczenia zebrać, żeby on się stał użyteczny. Jest wataszka. I włócznik, i wilczek. No to wataszka barbarzyńców jeszcze byłby takim sensownym wyborem. Żeby sobie jakoś radzić właśnie. Może nie z tobą, no ale tutaj jeszcze ty jesteś. Strasznie dużo strzelców, to jest ten problem. Teraz mamy i healera, i odcienia jeszcze. W ogóle co tutaj jest w tym grobowcu, nie? Coś by trzeba było zbadać. Pewnie znowu jakieś odporności na umysł, na wszystko co się da. I weź tu walcz z takim czymś. Może z healerem będzie nawet lepiej, bo skoro tak dużo różnych jednostek ma odporność na umysł albo ochrony, to się bardziej przyda jednak mieć healera. Z odcienia chyba nie chciałbym rezygnować tak ostatecznie. Dobra, idą kolejni. No nie, oni sobie tutaj przechodzą normalnie obok. Aha, ale okej, okay, te driady to chyba idą w ogóle na stolicę. Dobra, możesz to usunąć. A, tu jeszcze ten sentinel idzie. Czy ty dasz radę go sięgnąć? Dasz radę. No weź mu przypiernić jeszcze jakąś 30. A może jakieś szanse będą w pojedynku. Wyzwij go. Poszło. A, teraz ja sobie jakoś tak obok przejdę. Może do mnie nie doczłapie się. Dobra, panie Midlarku. Ty byś mógł zrobić dla mnie jakąś przysługę. Z nimi trochę tutaj powalczyć nawet. No ale ty jesteś groźny strasznie, zbójca, grabieżca jeszcze, kurde. Tu złodzieje muszą wejść do akcji. Tak na dobrą sprawę. Inaczej tego nie widzę nawet. No tu kolejne zaklęcie. No do miasta muszę się nią cofnąć, żeby się trochę zregenerować. Ale podchodzi już do mnie tamten pajac. A smokeł też idzie na stolicę. Jesteś... Nie, no, masz to samo. Chyba, że zrobił to twórca jako dwie oddzielne jednostki. Jedna ma rozkaz na atakowania na szkiela, a ta rozkaz atakowania mojego dowódcy. Może tak jest. Dobra, mogę teraz obok ciebie przejść? Mogę. No i co ty byś się nim zajął? Mój czarodzieju, przyjacielu. O! Goblin, groźnie. He, zabij ich, plądruj ich. Lagrug rozkazuje, Boże, co to za cyrk tutaj się w ogóle odwala?
Dobra, weź tutaj. Moment. Oni mi dziobną jego. To ty dobijesz. Znaczy niby nie macie obrażeń. Pozbądźmy się już jednego pajaca. Aha, chcecie uciekać. Tacy jesteście. Już nie walczycie tak odważnie. Interesujące. Dobra, teraz co, nie mogę w ogóle tutaj się przedostać. Teraz muszę ruch marnować, żeby walczyć z jakimiś goblinami. To chce ciastko. Paraliżuj go. Dobra, teraz mamy trochę czasu. Dobra, czekajcie. Paraliżuj. Uzdrawiamy się. No teraz to elegancko. Można się na bieżąco uzdrowić. Bardzo dobra robota. Tutaj ich teraz mamy dwóch. A ja mam tylko jednego lisza, więc już tak sobie nie poczaruję. Przesadnie mocno. Dobra, teraz drugi raz poczarowałem. Jest git. Nawet trzeci raz jeszcze. Dobra, są niemalże już zgnieceni. A doświadczenie wpadnie. Okej. Teraz ten grobowiec trzeba nawiedzić. Co my tu mamy? Czart. No, obrażeń nie ma jakichś wielkich. No, ulepszony jest. Tam 20% więcej obrażeń. Pancerz. No i życie oczywiście nawalone. Szczerze, ja bym dał Arnie w ogóle temu mojemu czarodziejowi. Żeby on to w ogóle porobił, te duszki. To jest najgorsze. Chociaż z drugiej strony to też porobię niby, no odcień sparaliżuje, kapłan Imperium by uzdrawiał. Tylko, że duchy będą paraliżować mi kapłana. I pewnie mojego dowódcę. Nie, no to nie jest jakieś strasznie trudne, tylko po prostu oni mają jeszcze te kontrole. Dobra. Przejdźmy się tylko tutaj, tobą. No i trzeba uważać jeszcze na tych pajacy. Kto tu będzie groźny, taki naprawdę groźny? No ty jesteś groźny. Ta szamanka tak samo, taka niezaprzyjemna. Oj, normalnie ma 165 życia. Nie było źle. Jeszcze raz. I od razu wystraszyła, nie? Od razu. Czy ja mogę coś jeszcze opracować? Mogę. Proszę bardzo. Już jesteś martwa. Dobra, zakończmy turę. I lecimy. Lecimy z końcem odcinka. Nakręci się tego dziadostwa tutaj pełno. Tak niestety jest. O, jeszcze nas tutaj atakuje barbarzyńca. Czwarty poziom. Obronimy się najpierw. Odcień, co ty odwalasz? Dobra, mogę na obronie nawet siedzieć tutaj. Bo czemu nie? A z tym kapłanem w sumie będzie tu lepiej. Mogę się chociaż pouzdrawiać. To jest bardzo ważne. Jakby jeszcze miało być sporo ataków, to tym bardziej. Widzę, że tutaj się wszyscy na mnie skupiają.
jest misja, na której jesteś po prostu atakowany z każdej strony. Mapa nie wybacza. Ja też nie będę wybaczał. Oj, kapłan to chyba... Dobrze, że poszedłem w tamtą stronę, bo... Kapłan robi tu dobrą robotę. Jakby to był jeszcze Hierofanta, to już ojej, w ogóle. Ale... Trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo jest naprawdę dobrze. Kampan Imperium też daje radę. Nie potrzebuje jakoś strasznie dużo doświadczenia. Więc będzie powoli mi się tutaj rozwijał. To wszystkie gobliny... Nie wiem, po co ja w ogóle atakuję przednią linią. Zamiast poczekać. Chociaż w zasadzie. Wielkiej różnicy to nie robi. Dobra. Pozbądźcie się już tego. No i dobra, poczekajcie ci z przodu. Nie wiem tam na co w sumie. Ojej, nie to, bo... Pomyliło mnie się. Misklik. Dobra, teraz musisz tu uzdrawiać, panie kapłanie. No i co, jakbym nie miał kapłana, to na dobrą sprawę już bym leżał i gryzł kwiatki od spodu. W takich sytuacjach healer to jest po prostu nieodzowny element armii. Teraz nawet z korzyścią dla mnie, że tylu was atakuje. W ogóle o dziwo to od czym trafia. Tylko jak będą jeszcze takie bardziej trudne walki, czy jakieś kluczowe, to pewnie nie będzie trafiać. Znając życie. A się trochę to wszystko przedłuży. Walki z goblinami. Dobra, poszło. Kapłan teraz właśnie udowodnił, że będzie bardzo przydatnym elementem układanki mojej armii. Dobra, to na dziś tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam do odcinków kolejnych. Trzymajcie się i na razie.